wydobywczy pokład inżynierski. Tak jest. Zobaczmy. Już półtora godzinki minęło. Szybko. Szybko, ludziska. Dobrze, dobrze. Wjeżdżamy na wydobywczy pokład. Bo progresik też jest zacny. Progresik też jest zacny. A coś tu jest? Nie. Właśnie. Dobra, gdzie teraz? Tu. No jak brak zasilania? Tu. Holy shit, ale się wstraszyłem. Dają punkty do save, no to bierzemy, nie? Do. Dawaj, dawaj. Gdzie? Tu. Dobra. Okej. O, to jest trójka, czyli tu nawet nie wejdziemy. Czyli tu nawet nie wejdziemy jeszcze. To nie mam upożnienia, no właśnie. Dobra, zobaczmy co tu jeszcze możemy poszukać. Dobra. Czyli tak de facto najlepiej by było robić pobocznie, jakbyśmy mieli trzeci poziom już, więc coś tak czuję, że musimy mieć full access. Czwórek jeszcze nie widziałem, więc powinno być spoko. Zobaczymy. Tu.
Chrubańcy. Dzięki za amunicję. Mustang. Dobrze. Poza tym questem? Jest jeszcze chyba drugi? Jeszcze jeden jest, który zobaczymy, czy uda nam się zrobić. Mamy ciekawi. Pewnie nie. Ale kto to wie, nie? Wjeżdżamy na mostek. Tu jeszcze nie, bo nie mamy trzeciego, nie? Właśnie. O, to jestem na dole, dobra. O nie, co tu jest? A, to tu, dobra. Gdzie my mamy ten? Pięknie. Nie można określić poziomu uprawnień. Wymagane główne obejście zabezpieczeń. Oh shit. Co to za poziom? Poziom gwiazdkowy. Dobra, to jest tutaj, dobra. Przed chwilą co zapisywałem, ziomuś. Bez jaj, nie? To jeszcze gdzieś tutaj. A, tu jest. Nice. Dobrze, dobrze. Przynajmniej mamy don. Przynajmniej.
używasz kości. Wyjście z próżni. Dobra, czym tu mamy? Dobra. Dobra, czyli coś tam znaleźliśmy, a też nie koniec. Dobrze. Dobra, teraz tutaj. Jacko. Zakręcik. Kolejeczka. Gdzie lecimy? Wydobywczy pokład inżynierski. Okay. Wydobywczy pokład inżynierski. Lecimy. Dajcie sekundę. Piłujemy. Dobra. Bardzo dobrze. Cięcie powyżej pasa. Okay. Tu mamy cyk. Tak, gdzie to w ogóle nas prowadzi? Mapa. I to jest...
Dobra, zobaczmy. Jeżeli się cofniemy jeszcze raz. Nie, no bo... Jak to by było? Misje. No bo tu nam zablokowało to. To jeszcze nie jest zablokowane, nie? Bo zablokowane kompletnie to jest ten na minusie, ten taki czerwony. To jest, że stop. Więc... okej. Okay. Mieliśmy sobie, więc na cholerę, nie wiem. No dobra, ale to nie to. Halo? Dobra. Znowu tu już jest to, ale pewnie i tak nie będziemy mogli. Jest drugi taki, który nie, nie będziemy mogli pewnie. No bo to jest to, tutaj też jest, to jest drugi już. Wymagane uprawnienia poziomu trzeciego. Chyba, że to nie to było to. To było... A ty to? Dobra, zobaczmy. Nadzorca hangaru. Dobra. Nadzorca hangaru. To. Oh shit! Oh shit, oh shit, oh shit, oh shit, oh shit! Nie spodziewałem. Osiem, osiem, a zdrówko mogło być lepiej, panie, mogło być lepiej. Z zdrówkiem. Co? O, tutaj coś jest, aha, tutaj coś zaskoczy. A, dobra. Okej. Musimy zobaczyć, jak tam nasze zapasy są. Dobra, tu jest coś. Musimy tak. Musimy teraz przeładować sobie co nieco. I teraz tak. Musimy zobaczyć, jak tu nasze. Jak tu nasze zapasy. 8 kafli mamy. Co to jest? To jest paliwko do tego. Bida, powiem. Bida i smród. Bida i smród. Konkultor, czy kupuję? Nie, jeszcze tak patrzę. Rozeznuję się. Aczkolwiek to, co ci pokazywałem, to generalnie jest jakaś ten. Bo nie było wersji ze 128 x
Ramu, więc byłem w szoku, że taką, takie dali, ale spoko. I tak to jest, są DDR 4, nie 5. Kek. No, ale i tak czy siak, tak mówię tylko, wiesz, cenowo akurat te składaki, które, znaczy składaki, te gotowce, które tam są, są tańsze, wychodzą taniej niestety, bo składałem z własnej części kompa takiego, no i weszło drożej, co prawda przy tym akurat składaku. Jest tak, że nie wiesz, jaka ta karta graficzna jest, nie wiesz, jaka płyta główna, nie wiesz, jaki RAM, jakiej firmy oczywiście, poza tym, że to jest DDR4 i tam 3000 MHz przykładowo, no to tego nie wiesz, nie? Dlatego też, jak składasz samemu kompa, bo wiesz, jakie części dokładnie składasz, no to jednak drożej wychodzi, jak samemu składasz, w tym przypadku akurat, nie? Ale czasy się zmieniły, teraz troszkę to jest trochę taniej, nie? Przy takich składakach. Ja wiem, że ktoś to składa i tak dalej, ale w chwili obecnej to wychodzi taniej. Jeśli ktoś szuka już jakiegoś takiego gotowego i nie umie samemu, albo jest leniwcem, no to takie gotowce właśnie po to są, nie? Akurat chyba XCOM, mówię, z tego co składałem samemu, jeśli tam w tym kalkulatorze, to taniej wychodzą zdecydowanie, nie? Ale no mówię, no nie znamy ten firmy karty graficznej, nie znamy RAMu, płyty głównej, co tam jest i tak dalej, nie? Chłodzenia też w sumie za bardzo nie ma podanego, jakiej firmy to jest, tylko że to jest IO, nie? Ale tylko tyle, nie? Nie ma napisane. No DDR5 są drogie na maksa, więc ja się nie dziwię, dlaczego tam DDR4 dawają. Poza tym Intel zrobił taką fajną rzecz, że mają kompatybilność wsteczną, czyli możesz piątki kupić też, ale czwórki też możesz włożyć, nie? Dlatego w tym przypadku Intel zdecydowanie lepiej wychodzi, nie? No, oni napisali, nie? Ja akurat mam ziomka handlowca z XCOM, mogę się zawsze podpytać, co tam ładują, nie? Mówię o karcie graficznej, bo tam jest tylko wyłącznie napisane, że to jest RTX 4090, ale nie masz napisane, jaki to jest RTX 4000, jakiej firmy, nie? Wiesz, to może być jakiś palit, nie? Albo coś. Ale tak, płyta główna też nie wiadomo, co to jest za płyta główna, poza rozpisaniem slotów i tak dalej. RAM też, poza ilością RAMu, że to jest na przykład DDR4 3000 MHz, to też nie wiesz, jakiej firmy to jest RAM, nie? No nie wiesz, to trochę kupisz takiego kota w worku, nie? Magnus, żeby nie było, ja nic nie mam do palita, tylko taki ten przykładnik zapodałem, nie? Że to może być po prostu palit, nie? A na przykład chciałbyś, nie wiem, kartę od Asusa, nie? To już jednak gdzieś tam robi jakąś różnicę, nie? Cenową, nie? Bo wszystko w zależności od marki, jaką masz, no to ta cena jest, nie? Ale... Ostatnio mocno przeglądam te oferty, tylko więc gdzieś tam sobie pykam, składając jakieś własne zestawiki, jak to wychodzi cenowo i tak dalej, nie? Właśnie jakiś jeden z widzów też wpadł, jakiś nowy chyba bodajże, i mówił, że miał kupiony właśnie kompa z XCOM-u też właśnie za 20 tysięcy, coś w stylu, i bardzo sobie chwali, natomiast no wszystko też zależy od twoich potrzeb, nie? Co potrzebujesz, nie? Czemu ludzie, wiesz co, był w pewnym momencie przeskok AMD nad Intelem i AMD mocno się wybiło. Praktycznie przegonili w pewnym momencie Intela, nie? Natomiast teraz to się strasznie wyrównało, różnice są naprawdę minimalistyczne. Tutaj bym powiedział, a kto używa gigabajta?
dokładnie, chociażby, nie? Więc wiesz, każdy ma gdzieś tam jakieś ulubione marki. Akurat mi palet jakoś mocno nie pasuje, ale żeby nie było. Dawno nie używałem paleta, więc nie wiem, jak to one wychodzą, ale po prostu taki randomowy z dupy przykład, nie? dobra, gdzie my tu mamy iść? Miło było, chyba, że... No tak, no to dla ciebie to tak, nie? Ja na przykład... mnie na przykład interesuje, jakie firmy Grafa jest, nie? Ja na przykład chcę Asusa, Strixa, nie? Jest to... patrząc pod kątem parametrów, które posiada Grafa, jest to najlepsze na rynku obecnie i też w sumie najdroższe. Okej, okay, dobra. Zaraz doczytam. Muszę znaleźć gdzie tutaj co, jak. O, tu jest tlenik, dobra, tlenik sobie weźmiemy. Gdzie co, jak? Halo? Tu coś jest, dobra. O, pięknie. Nie, to jeszcze nie teraz, dobra. Musimy przejść dalej jakoś. Musimy wejść, bo nam czas się odlicza. Raczej musimy wejść ze stanu nieważkości. A, musimy tędy iść. O, shit! Dawaj! Wyjście z nieważkości. Dobra. Masz staruszkę Asusa jakiegoś? Dobra. Dzisiaj sprawdzałeś test, jak ci posłysz... jakby ci poszło ten Hogos na low i nic nie docina. O, nice. A tobie ten Magnum mówi, że wystarczy jakaś serii 2000, no. Jak w sumie to w tym roku dużo horrorów fajnych wejść do kin. O, no mówisz? O, na przykład? Jakie horrorki? Mnie zaciekawiłaś.